Witam Was serdecznie. Mamy piękną niedzielę dzisiaj, chociaż troszkę tu zaczęliśmy marznąć, ale już jest cieplej. Kochani, był taki człowiek, taki król i o tym królu jest napisane tak. Chodził on drogami, jakimi chodził niegdyś Dawid, jego praojciec, i nie szukał walów, ale szukał Boga i postępował według jego przykazań. To też Pan wzmocnił władzę królewską w jego ręku. Zobaczcie, to był Ewenem, bo kiedy czytam Biblię, widzę różnych ludzi, widzę też takie zapisy, że był jakiś król. I to było dla tych ludzi ważne, żeby to zapisać. Że był jakiś król, który szukał Boga, a nie szukał walów. To było coś, co było tak ważne, że trzeba było to zapisać. I dlatego, że on szukał Boga, a nie szukał walów, to Bóg wzmocnił władzę w jego rękach. Wiecie, autorytet, który my mamy w życiu, który mamy od Ducha Świętego, on jest ściśle związany z praktykowaniem posłuszeństwa w naszym życiu. Jeżeli my praktykujemy posłuszeństwo, to władza w naszych rękach się umacnia, powiększa. Autorytet rośnie. Jak rośnie autorytet? Poprzez to, że praktykujemy posłuszne ruchy. Posłuszne ruchy. Za każdym posłusznym ruchem idzie wzrost naszej władzy. Rozumiecie? Wzrost naszej władzy. Ten król zrobił jeszcze jedną ciekawą rzecz i to jest rzecz, której nie zrobił żaden król. W trzecim roku swojego panowania wysłał swoich książąt, aby nauczali w miastach judzkich. I nauczali w Judzie. Mieli zaś ze sobą księgę prawa pańskiego. Wtedy strach przed Panem padł na wszystkie królestwa ziemi sąsiadujące z Judą i nie ośmieliły się przynać wojny. Zobaczcie. Ten król zrobił taką rzecz, że on wysłał swoich książąt. Zawsze książęta, oni szli po to, żeby zbierać podatki. Jarzej, oni byli pewnymi autorytetami do zbierania podatków. Oni mieli trzymać porządek w kraju. Ale ten król, on wysłał swoich książąt, żeby oni nauczali w miastach judzkich. Wysłał też z nimi kapłanów. Ten król przyglądał się na swój naród z perspektywy Bożej. On rozumiał, że jeżeli jego naród wzrośnie w poznaniu Boga, to będą się trzymać Boga tak, jak on się trzyma tego Boga. I tu jest napisane, że w wyniku tego, że ten naród rósł, tak, to wrogowie Izraela, wrogowie Judy nie dotykali go, bali się. Bali się. Wiecie, diabeł panicznie boi się, kiedy ty wzrastasz w Chrystusie. On się w ogóle nie boi jakichś pierdół. Jakichś twoich tekstów. Rozumiesz? Diabeł się może umyć w takich tekstach pod tytułem diable, ja ciebie związuję, coś tam ci robię, wiesz, że to są bzdety. Diabeł boi się, kiedy rośniesz w Chrystusie. Wczoraj oglądałem film pod tytułem Człowiek pies. Nie zachęcam, żeby dzieci oglądały ten film. Ty oglądałeś, że ty jesteś człowiek, który ogląda, jak demony wychodzą od urodzenia. Człowiek pies to jest film o tym, jak pewien gangster ma swojego służącego. Od małego go wychowuje. Zabił najpierw jego matkę, wziął go jako dziecko i zrobił z niego mordercę. Trzyma na nim, obroże mu założył i traktuje go jak psa. Kiedy zdejmuje mu obroże, ten chłopak zabija dla niego. Ale pewnego dnia ten chłopak, on jest niedorozwinięty emocjonalnie, jest w ogóle zajechany, makabryczny przez życie. Trafia do ludzi miłości. On trafia do nich. Trafia do ślepego stroiciela fortepianów i do jego córki. I on trafia do nich do domu, oni go biorą do domu. I oni otaczają go miłością. I wiesz, to jest pokazane, jak człowiek rodzi się na nowo. On się rodzi na nowo. On się rodzi na nowo, ale za jakiś czas ten gangster się upomina o niego. Świat przychodzi do jego życia. Spotyka przypadkiem na ulicy swojego kolegę. Ten kolega go zabiera z powrotem tego gangstera. Gangster znów mu zakłada obroże i mówi, znowu będziesz moim psem. Będziesz dla mnie zabijał. Ale on po raz pierwszy staje i mówi, nie będę już zabijał.
Nie będę zabijał. Nie będę dla ciebie zabijał. Rozumiesz? On stawia się. On stawia się, on mówi, nie będę zabijał. On wzrósł. Ten człowiek wzrósł. Rozumiesz? On wzrósł. Twoja wolność, twój sukces są ściśle związane z twoim wzrostem. Inaczej diabeł zawsze będzie wracał do twojego życia i będzie patrzył, w jakim jesteś stanie. Zresztą on zawsze będzie wracał, będzie patrzył, co się dzieje. Jeżeli on będzie widział, że twój stan się nie zmienił, to będzie okej. Gość stoi w miejscu. Jak stoi w miejscu, to jest bardzo łatwo dotknąć jego życia. Dlatego zrozum. Twój wzrost jest diametralnie ważny. Ty musisz rosnąć w duchu. Ty musisz rozwijać się. Ty nie możesz stać w miejscu. Ty nie możesz 15 minut stać w miejscu. Ty musisz być człowiekiem rozwoju. Święty Duch, który jest w tobie, nie jest duchem stagnacji. On jest duchem rozwoju. 24 godziny na dobę Bóg chce, abyś rozwijał się w Nim. Nie ma takiego momentu w twoim życiu, w którym możesz osiąść na laurach i powiedzieć, już więcej nie potrzebuję. Król, ten król izraelski, ten król judzki, on wiedział, że tylko wzrost jest w stanie utrzymać jego naród na wysokim standardzie i wojska wrogich państw bały się ich. Bały się ich, bo oni byli ludźmi światłymi w Chrystusie. Rozumiecie? Chrystus ich oświecał. Chrystus ich oświecał. Chrystus ich oświecał. Świat się zawsze będzie o ciebie upominał. Diabeł się będzie o ciebie upominał. On się będzie o mnie upominał, ale coś ci powiem. Kiedy podejdzie do mojego życia, to zobaczę, że jestem większy niż wczoraj. Ja jestem większy niż wczoraj, a jutro będę większy niż dzisiaj, a pojutrze będę większy niż jutro. I tak do końca mojego, do tego, co się nazywa dzisiaj tu na ziemi. Do końca. Do końca. Do końca. Nie ma dla ciebie granic rozwoju. Nie ma. Kiedy będziesz się wielbił Boga, staj przed Nim i powiedz, Boże, ja dziękuję Tobie, że moje życie, ono jest cały czas ruchome. Ja mogę się rozwijać. Nie ma dla mnie granic. Ja sięgnę po sukces. Powiedz, Boże, ja sięgnę po sukces. Ja sięgnę po sukces, dlatego że ja mam możliwość rozwoju. Nie będę stał w miejscu. Nie będę przyglądał się temu, co się dzieje wokół. Wiecie, wokół jest tyle palenie. Ostatnio włączyłem sobie takiego człowieka, który przyjechał do Polski z takiego znanego kościoła brazylijskiego i słuchałem, co on mówi. I on miał proroctwa dla Polski. I ja wysłuchałem jednego jego proroctwa. I ja jadłem śniadanie w tym czasie. Jadłem śniadanie i słuchałem jego proroctwa. I przestawało mi smakować te śniadanie. I włączyłem sobie drugie proroctwo. I sobie pomyślałem, zaraz wrócę. On opowiadał takie bzdety, że się w pale nie wie. Rozumiecie? Bóg ma prawo do tego kraju! Bóg wybrał ten kraj! Mówię, warto. Bóg wybrał ten kraj. Warto. Ale najlepsze, że 100 osób siedzi i krzyczy, halleluja! Bóg nie wybrał tego kraju. Rozumiecie? Nie ma Żyda ani Greka. Nie ma Polaka ani Amerykanina. Nie ma Niemca ani Ukraińca. Bóg nie wybrał żadnej Polski. Bóg wybrał ciebie! On ciebie znalazł! Nie posiadasz żadnego przydziału narodowościowego. Jesteś człowiekiem nieba. Jesteś skazany na wzrost w Chrystusie. Rozumiesz? Nie jesteś ani mężczyzną, ani kobietą. Jesteś duchem. Jesteś obywatelem nieba. Jesteś kimś, kto jest podłączony pod aparat wzrostu nieba. Nie dotyczą cię żadne głupoty. Nie dotyczy cię stagnacja. Odnajdź to w swoim duchu. Odnajdź to w swoim duchu. Kiedy będziesz wielbił Boga, powiedz, Boże, ja będę wracał. Ja nie łyknę tego syfu, który jest wokół mnie. Ja nie dotknę tego nawet końcówką mojego palca. Nie dotknę tego. Boże, ja uwielbiam Ciebie. Boże, ja dziękuję Tobie, że Ty jesteś wielkim Bogiem. Że Ty jesteś Bogiem, który jak ktoś zaczyna, to kończy.
wiem, prawdziwy, że ja uwierz. Kiedy milczysz, ja milczę. Kiedy idziesz, ja idę. Kiedy stoisz, ja stoję. Oto moja władza jest w Tobie. Oto moja władza jest w Tobie. Kiedy mówisz swoje słowa, to tak jak gdybym ja sam mówił te słowa. Uznaj, że moja władza jest w Tobie. Moja władza. Powołałem Cię do tego, zanim przyszedłeś na tą ziemię. Oswój się z tą władzą. Niech Twoje słowa wprowadzają mój rząd. Moje prawa, cele i dążenie. Niech Twoje słowa je wprowadzają. Twoje imię jest ponad wszystko.
podnieś głos do swojego Boga.
klucz. Daję ci klucz. Oto twój klucz. Oto twój klucz. To co przyszło teraz do ciebie, to jest ten klucz. Tak otwórz te drzwi. Właśnie tak. Właśnie tym sposobem. Właśnie tym sposobem. To jest ten sposób. To jest ten sposób. Długo szukany klucz. Długo szukany klucz. To jest ten sposób teraz. Dzisiaj odkurzam je. Dzisiaj będziesz widział to, co dostałeś wcześniej. Będziesz widział, co to dostałeś wcześniej. To stało zakurzone, długo stało zakurzone. Nie używałeś tego, zapomniałeś. Ale dzisiaj będziesz widział. Od tego momentu będziesz widział tą rzecz. Wrócisz tam. Wejdziesz do tego zakamarku i zobaczysz, że stoją tam te urządzenia. One teraz będą ci potrzebne. One będą teraz używane przez ciebie. Nie myśl o tym, że dawno temu ich nie używałeś i nie wiesz, jak ich używać. Wystarczy, że wejdziesz do tego zakamarku, że dotkniesz tych urządzeń. Dotkniesz moich darów. Dotkniesz moich możliwości. I przypomnisz sobie, jak się to używa. Ty przypomnisz sobie. Od razu sobie przypomnisz. Haka poro serenese. Ekodite sykia tira tazi tenerebe Jesus. Elorite ne praes. Elorite ne praes. Myślałeś, że coś się zakończyło. Że jakiś etap się zakończył. Ale nie zakończył się żaden etap u ciebie. Jestem tak silny jak pociąg w tobie. Jestem jak rozpędzony pociąg w tobie. Nie mów, że coś się zakończyło. Po prostu dołącz się do tego, co płynie w tobie. Dołącz się. Dołącz się. Ojcze, ja modlę się o każdego człowieka teraz, który myślał, że jakiś etap przebudzenia w nim się zakończył. Jakiś etap Bożego dotknięcia, że się zakończył. Ojcze, ja modlę się teraz za tymi ludźmi teraz. Ojcze, ja staję za nimi. Ojcze, ja mówię, wsiadajcie. To się nie zakończyło. Tam się nic nie zakończyło. Ten pociąg się rozpędza. Ten pociąg się rozpędza. On się rozpędza. On się rozpędza. Hokata sapada rasaka tilere hekeneme sana mase. Powstają możliwości. Powstają nowe możliwości. Musisz wchodzić do tych możliwości. Sprawdzaj je. Nie wszystkie będą tobie potrzebne, ale musisz do każdego podejść. Podejść do każdego tego pojazdu, który przejeżdża teraz. Zobacz, czy to jest twoje. Wiele rzeczy się dzieje. Podchodź do nich. Przyglądaj się z bliska, twarzą w twarz. Twarzą w twarz. Jeżeli to nie jest twoje, to odchodź i czekaj, aż podjedzie następny. Po prostu tak rób, ale podchodź do każdego bliziutko. Bliziutko. To są sytuacje, możliwości, kontakty. Podchodź teraz. Podchodź do tych rzeczy. Podchodź. Nie mów czekam. Nie mów czekam, tylko podchodź. Teraz podchodź do tych możliwości, do tych kontaktów. Teraz. W ostatnim czasie pojawili się ludzie, którzy są przeciwnie życzliwi w twoim życiu. Oni są jacyś życzliwi. Oni są życzliwi. To są moje możliwości, mój Pan. To są moje możliwości do twojego życia. To są moje możliwości. Pociągnij temat z nimi. Pociągnij temat z tymi ludźmi. Pociągnij z nimi temat. Oni są tobie przychylni, dlatego że ja uczyniłem ich przychylnymi. Po prostu pociągnij temat. To będzie obfitowało już we wrześniu. Zobaczysz efekt tego, co zrobisz teraz. Już we wrześniu zobaczysz efekt. Już będziesz to widział. Wczesną jesienią. Ojcze, uwielbiamy Cię. Ojcze, uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię, Duchu Święty.
wszelki ciężar. Jeżeli potrzebujesz uwolnienia, wyjdź teraz do mnie. Jeżeli czujesz zniewolenie, możesz tego nie umieć określić, a jeżeli czujesz zniewolenie, wyjdź teraz tutaj do mnie. W imieniu Jezusa Chrystusa ja związuję każdą demoniczną siłę i nie pozwalam działać jej. Ja w imieniu Jezusa rozrywam bezprawne więzy, bezprawne jarzmo. W imieniu Jezusa ja ustanawiam w tej chwili myśli Chrystusowe. Ja blokuję przepływ myśli demonicznych. W imieniu Jezusa emocje ja nakazuję wam. W imieniu Jezusa bądźcie posłuszne odrodzonemu duchowi teraz. Ja zrzucam z niego wszelkie pęta. Ja wyprowadzam go na wolność. Ja w imieniu Jezusa przeklinam cię, demoniczna siło smutku, demoniczna siło, która wmawiasz, że jest osobą, która potrzebuje jakiejkolwiek rzeczy, która nie jest rzeczą Bożą. Ja cię teraz przeklinam, demoniczna siła. Nie pozwalam ci działać. W imieniu Jezusa ja odkamieniam jego ducha. Ja w imieniu Jezusa w tej chwili wprowadzam to w miejsce, gdzie widzi głębie, widzi wysokość, widzi szerokość, widzi długość. Ja przypominam teraz pierwszą miłość. Ja przypominam teraz w imieniu Jezusa, ja związuję demoniczne siły zapomnienia. Ja przypominam pierwszą miłość. Pierwsza miłość. Boga ta sera lare, zrzucam wszelkie kajdany, ja zdejmuję z niego wszelki ciężar w imieniu Jezusa. Ja uwalniam w tej chwili, ja go uwalniam w imieniu Jezusa. Stoimy święta. Czary, związuję cię, nie pozwalam ci działać. Zabraniam ci pływać, łamiesz.
skupiam się na nim. Bądź na nim skupiony, gdy skupiasz się na nim. Rzeczy działają w sposób mechaniczny. Nie tylko centrum. Tak jest ci niewygodnie. Umysł nie chce. Nakaż umysłowi. Powiem też widzę. On chce uciekać. Ale saka ta da sama na barbara de kemenatare de kemenes. Jeszcze ładnie kiedy nie kiedy nie kiedy nie kiedy nie kiedy nie kiedy nie. Jeżeli autorytet nad każdą myślą, odnoszącą się w swojej pysze przeciwko poznaniu Boga. W imieniu Jezusa do zagrody. Do zagrody. W imieniu Jezusa do zagrody. Każda myśl, każda myśl w imieniu Jezusa do zagrody. A ta sika, te desemere, kolary, kolory, 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 Boże, to jest nasze wyznanie, my jesteśmy myśli Chrystusowej. 24 godziny na dobę. Ojcze, haka na sika, madala haka na myśl Chrystusowa, myśl Chrystusowa. Tak umysł. Teraz nakładamy na Ciebie jarzmo treningu, umysł. Każdy umysł na tym miejscu. Będziesz trenował poddanie. Będziesz ćwiczył poddanie. To jest Twoje zadanie. Będziesz ćwiczył poddanie Duchowi Świętemu. Będziesz ćwiczył poddanie Duchowi Świętemu. 24 godziny na dobę. 24 godziny na dobę. Będziesz ćwiczył poddanie Duchowi Świętemu. Ojcze, my uszczelniamy teraz. Uszczelniamy zagrodę. Ogłaszamy, że żadna myśl nie będzie się wydobywała. Nie będzie szła na bok. Ojcze, Ojcze, ja modlę się teraz o to prorocze namaszczenie, które jak pies będzie zaganiało myśli do zagrody. Teraz, teraz. Hakata safara safara lara hekere mene sekere lor. Jeszuady hekere mene Jesus. Niech widzą to wyraźnie. Niech widzą wyraźnie. Niech widzą wyraźnie. Gdzie są ich myśli? Tak, Duchu Święty. Mama sikadere mekere mene dekere dekere lara dekere lara. Myśli Chrystusowe, myśli Chrystusowe. Halleluja. O katasapara, w imieniu Jezusa teraz związujemy duszewną analizę. W imieniu Jezusa. My teraz autorytetem Kościoła związujemy duszewną analizę zjawisk Bożych. W imieniu Jezusa. My to związujemy i nie pozwalamy temu się rozwiązać. W imieniu Jezusa Chrystusa. My ustanawiamy w tej chwili przekładanie duchowej miary do duchowych rzeczy. W imieniu Jezusa, zewnętrzny człowiek, bądź posłuszny teraz. We wszystkim, każdy zmysł, bądź posłuszny odrodzonemu duchowi. Teraz, teraz, zewnętrzny człowiek, masz być posłuszny. Ty będziesz chodził na postronku. Ty będziesz chodził na postronku. W imieniu Jezusa, ty będziesz posłuszny. Ty będziesz posłuszny. Szakatawa sekedenere, hekerelare, dekorolare, dekadena frajse, kedenere, 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 kedenere. Ojcze, my autorytecie Kościoła teraz ustanawiamy wyższość objawienia nad duszewną analizą. My ustanawiamy wyższość objawienia. My ustanawiamy wyższość objawienia. Wyższość objawienia. My ustanawiamy teraz priorytet. Wyższość objawienia. My przekładamy objawienie, które było na dole pod analizą, na górę. My to przekładamy w imieniu Jezusa. Wyższość objawienia. Wyższość objawienia. Change!
wszelka władza, siebie niech wyrzucają narody, siebie niech czci każda dusza, niech każdy barano zygnie się na twoje imię i niech każdy język wyzna, że ty jesteś Panem. Ojcze, ja modlę się o pokolenie chwały, o pokolenie chwały. Chwała! Chwała! Chwała Jezusie! Moim aniołom swoim poleciłem, aby cię strzegli.
na wszystkich drogach Twoich. Na rękach chodzi Cię we mną, byś nie uraził łukami nogi swoje, a chociaż padnie u boku Twego tysiąc, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nikt nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że ja, Pan, jestem uczynką Twoją. Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że w Chrystusie Jezusie wszystkie Twoje obietnice mają dla nas swoje tak. Ojcze, dziękujemy Tobie za potęgę prawdy. Ojcze, chwytamy się wiarą, Ojcze. Ojcze, ogłaszamy, że nie ma dla nas nic niemożliwego. I każdą rzecz poddajemy Tobie, nasz Ojcze. Jesteś naszym Ojcem. Naszym Ojcem. Naszym Tatą. Jesteś naszym Tatą. Naszym Tatą. Nie będziemy się spinać, Ojcze. Nie będziemy usiłować. Będziemy odważnie szli do przodu. Przecież nic nam nie może się stać. Pachnie jak życie, ale ona nie jest życiem.
objawienia, które nie są od Boga, one nie niosą życia. Niosą krótki stan euforyczny, ale za chwileczkę nie ma za tym żadnej głębi. Nic tam nie ma. Jest tam próżnia, pustka. Powierzchownie one działają. Są ładne, kolorowe, ale nie niosą życia. Nie niosą życia. To, co jest z Ducha Świętego, zawsze niesie życie. Zawsze. Po życiu rozpoznajemy prawdę. Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. Prawdę rozpoznasz po manifestacji życia. I można tego inaczej wytłumaczyć. Ale wielu z was będzie doświadczać więcej duchowej rzeczywistości. Analizuj więc więcej w duchu. Przyglądaj się na te rzeczy.